Jutro wybije ostatnia godzina Hongkongu. Ale dziś jest jeszcze czas na wykonanie kolejnego zadania. Dla Hongkongu będzie to koniec niepodległości. Dla Reginalda Camerona może to być koniec jego egzystencji. Nie wiadomo, jak będzie odbywał się proces przejmowania Hongkongu. Jednak eksperci obawiają się, że jutro o północy chińska Czerwona Armia może wkroczyć do miasta. Nie ma już bezpiecznego schronienia. Wyznaczyli nagrodę za twoją głowę. Zaczęło się polowanie. Uciekajmy, jeżeli chcemy dożyć jutra. Nie ma miejsca, żeby się ukryć. Sądzimy, że rozkaz likwidacji nadszedł z Beijing. Pozostał już tylko jeden dzień. Jest tylko jedna droga ucieczki. Hongkong 97. Zegar odmierza czas.